Nowy ekran startowy. A co to oznacza? Nowy akt. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sepston. Jeszcze troszeczkę schorowany, ale żyję. Mamy nowości. Revelation Episode 6, akt drugi. I szanowni państwo, mamy naszego nowego agenta, o którym już mówiłem, Gecko. Więc zobaczymy sobie nowości, które tutaj są. Więc po kolei. Kariera oczywiście. Rangi brak. Battle Pass. Więc zacznijmy sobie może po kolei. Co tutaj mamy w Battle Passie? Widzę, że oczojebne skiny jak cholera. Więc sobie przejrzymy to. O! Ładnie. Te są tak oczywne skiny, że to jest masakra. Ale... co się komu podoba, nie? Jak to się mówi. Title Operator. Kolekcja... Title. Jak na darmowego. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy są wersje kolorystyczne. Za chwilę sobie to zobaczymy. Hehe, pieseł. Bulldog. Ciekawie. Na końcu kieruje z nóż. Shorty. Więc wiecie co, wejdziemy sobie na kolekcję. Zobaczymy sobie... Tak, Tidal ma 4 wersje kolorystyczne. Ładne. Powiem szczerze, że każda wersja kolorystyczna jest ładna. Naprawdę ładnie to wygląda. No cóż... Jeżeli chodzi o Battle Passa... Nóż, z tego co wiem, to jest karambit. Animacja karambita, więc pewnie będziecie to widzieć, jak dokończył zapiskę bojową na spokojnie. No i punkty promieni, to w sumie to jest, jeżeli ktokolwiek z was posiada skiny i lubi grać ze skinami, to polecam mieć przepustkę bojową. Z prostego względu, że przepustka bojowa daje wam bardzo dużo punktów promieni, tu chyba powyżej nawet 100 jest. Na wartość, nie wiem, musiałbym to policzyć, albo na ekranie wam tutaj się pojawi, ile jest w całym Battle Passie do zdobycia. No ja mam jeszcze ze starego 25, więc jak najbardziej spoko. No i teraz chyba wchodzimy na to, co jest najbardziej pożądane przez wszystkich. Kolekcja Oni, którą ja po prostu uwielbiam, się bardzo podoba. 7100, czyli jakbyśmy weszli sobie tutaj na promieni tu. 7000. No, to trzeba liczyć. Czekajcie, bo moja matematyka dzisiaj to jest po prostu... Sepston, skup się. No. Ładny koszt. Chodzi na to, zobaczmy, co my tutaj mamy. Jak była mowa, jest Bulldog, jest Vandal, jest Ares, jest nóż. Czyli ta katana. W cenie 5350 za samą katanę. Już bardziej się opłaca kupić całego bundla. Karta. Przywieszka. No to zobaczymy sobie w każdej wersji kolorystycznej. Czyli nie dodali żadnej innej wersji kolorystycznej, jak było w przypadku Iona. Te same co oryginalnie. No ten biały jest najładniejszy moim skromnym zdaniem, a katana.
Bardzo fajnie to wygląda. Miecz samurajski. Naprawdę fajnie. A Vandalax? Robi to robotę, nie? Nie no, naprawdę, jeżeli chodzi o kolekcję skinów, to jest jedna z ładniejszych, mi się osobiście ona podoba. Zastanowię się, czy ją będę chciał. Ale to pewnie zobaczycie. Jeszcze co chciałem w tym na początku tego odcinka pokazać, to nasz nowy agent. Oczywiście teraz sobie aktywuję kontrakt, bo czemu by nie. Pewnie zrobię tak. Bo kiedyś ktoś mi powiedział, że jak odblokowałem Harbora, wszyscy chyba po drugim dniu Battle Passa, to wszyscy mi gadali, że to jest pay to win. Nie, ja nie kupiłem tego agenta, tylko wiecie co ja robię? Jak macie tutaj misje, popatrzcie sobie. Misje poboczne po 2000 te dzienne, a tygodniowe misje macie po 20 tysięcy expa. Czyli jak sobie to zrobicie? To odblokujecie sobie, patrzcie, 20, 30, 40. Jeżeli sobie te dwie odblokujecie, z automatu te trzy, kosztuje to tysiaka. Ale kiedy sobie na przykład odblokujecie to, to wychodzi wam tylko 400. No i na przykład te końcówki, jak ja to robię, że jeżeli kupię sobie Battle Passa, to końcówka kasy, która zostaje, bo zawsze coś tam zostaje z Valorant Pointu, zawsze sobie blokowuję te trzy i od razu mam agenta blokowanego. Tytuł Primordial. Sorry, ale dopiero się obudziłem. Bardzo ładny spray, naprawdę. No i sama nasza postać, przybieżka Tadeska, słynna. Spray. Karta bardzo fajna. I na końcu mamy Shorty'ego. Sidekick Shorty. Spoko. Jakby Shorty'ego było mało. Hehe. No nic, no, ja sobie aktywowałem ten kontrakt i postaram się zrobić gameplaye. A raczej jak już będziecie to oglądać, to raczej tutaj gameplay część będzie ta wstępniak, ten, który mam aktualnie teraz, a reszta to będzie gra. Więc zapraszam was do gameplayu z naszym nowym agentem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w grze. Więc do zoba. Szanowni Państwo, po kolekcji Oni, która wzięła górę, jeżeli chodzi o community Valorancie, ponieważ wszyscy teraz biegają z katanami i udają samurajów, Szanowni Państwo, przechodzimy dalej. Co to kuwa jest? Altitude Collection. Czy to wygląda jak... Dobra, po kolei. Mamy Szeryfa, mamy Bakiego. Mamy Vandala, mamy Odyna, ciekawy nóż, zawieszkę, remove before flight, dobre, ale to wygląda jak samoloty i co tutaj jest? Ty, to jest Viper przecież, ale jajca. Nie no, jaja jak berety ty. Ktoś popłynął. Z tym designem ktoś bardzo popłynął. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek to ma w grze. No, akurat mnie to nie urzekło. Ale kolekcja Attitude to jest co? Tutaj Race. Jako pilot. Śmiesznie to wygląda. Sowa jako pilot. Ciekawe. Prawda. To jest co? Phoenix. Jest zamknięty. To taki niepodobny trochę, tam te lepiej wyglądało. No cóż. Nowa kolekcja, ciekawe. Nawet bardzo ciekawe. Może komuś się spodoba. O, bella, 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 Mari. Dobra, to nie ten kanał. Nieważne. Szanowni Państwo, pojawiła się taka piękna ikonka, czyli co? Night Market wrócił. Szanowni Państwo. W sumie...
chyba wszystko, co chciałem, mam, ale... Jo, czy to się nagrywa? Ja to się nagrywa, dobra, mamy to. Sprawdźmy sobie, co mam na Black Markecie. 3 fioletowe, 2 zielone, 1 niebieska, więc może od tych najsłabszych zacznijmy. Prism Operator. No nie skorzystam. Horizon Bulldog. To słabo. Lux Judge. Nie ma klimaty, no i mamy 3 skiny. Co to będzie? Ego Guardian. Cudownie. Undercity Classic. Strasznie mi przypomina to Cyberpunka, nie? O! Ciekawy i ostatni skin. Celestial Judge. Nic ciekawego w zupełności na tym Night Markecie, niestety. Powiem wam tak, no, pochwalcie się, co u was zdało się trafić, bo u mnie, jak widzicie, cały czas jest pech, jeżeli chodzi o skiny. No niestety, tak też bywa. O Boże, czy ja kiedyś dostanę coś złotego na tym Black Markecie? No chyba nie. Bajo. No dobrze. Ostatnia kolekcja, co my tutaj mamy? Black Market Collection. Co to jest? Czy ja widzę CSGO? Normalnie wygląda tak w CS-ie wszystko. Kałasznikow. Serious to nie. Noż motylkowy. I uwaga, w tej kolekcji dostałem Marshala, Plastika, Bulldoga, Vandala i nóż. Ale żadnych animacji. I uwaga, dostajemy to za 7100. Cienka podróba CS-a. Takie jest moje zdanie. Halo, halo, jeżeli jesteś nowy na kanale, zachęcam do dołączenia do Discorda. Mam go tutaj. Aktualnie Bomble Sepstone'a. Zapraszam serdecznie, jeżeli chcesz zagrać sobie ze mną na przykład CS-a czy też Valoranta. Śmiało zapraszam. Dodatkowo są zakładki typu ogólne Valorant, pytania, prośby, uwagi, celowniki, więc możemy śmiało pogadać. Zachęcam serdecznie do dołączenia. Coraz więcej ludzi dochodzi, jak i nasz Slipek, czyli administrator, który zajmuje się tym, żeby ten Discord funkcjonował jak najlepiej. Więc serdecznie zapraszam, jeżeli jesteś tutaj nowy i szukasz ludzi do pogrania Valoranta. Cześć, cześć! Szanowni Państwo, witam serdecznie w ostatnim, że tak powiem, filmie z tego aktu. Niestety, ale nasz akt dobiega końca, jak widzicie. Już wam pokazuję, zostało 16 godzin do końca, więc nadszedł czas na malutkie podsumowanie tego aktu. Szanowni Państwo, w tym akcie dołączył do nas nowy agent, czyli Gecko, którym sobie pograłem. Uważam, że jest bardzo fajnym agentem, głównie na live'a grałem. Niestety, ale z powodu tego, że mam pracę, nie mogłem, że tak powiem, wpaść w ten nurt nagrywania. Co do was przepraszam, ale postaram się to jakoś wam wynagrodzić w maju. Jeżeli chodzi o kontrakt, to kończymy go z takim oto shortim, który jest bardzo fajny. Zachęcam do kupowania jako darmowy skin przy tym agencie. Naprawdę wygląda bardzo fajnie. Tylko szkoda, że są to właśnie pistolety na koniec tych agentów. Jeżeli chodzi o samych agentów, aktualnie wykowywuję ostatni już tier 10 z Race, czyli dostajemy tego klasika. No i zostanie mi tylko Reyna, Sky i Viper. A tak wszyscy agenci będą odblokowani. Taki sobie mały cel ustawiłem.
jeżeli chodzi o Valoranta, żeby odblokować wszystko, co tylko możliwe. No niestety, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Battle Passa, krótki recap. Jeżeli chodzi o skiny, o to, co było. Powiem szczerze, że najfajniejsze chyba są skiny z tej Tidal Collection. Ze względu na to, że mają różne wersje kolorystyczne i ogólnie są bardzo ładne. Ja używam osobiście cały czas operatora. Jest jednym z lepszych operatorów, jakie można dostać w Battle Passie. To jest moje osobiste zdanie. No i oprócz tych wszystkich graffiti, kart, przywieszek, broni, no powiem szczerze, że Battle Pass był bardzo fajny. Nie wiem, co będzie nowego w nowym Battle Passie, bo nawet nie zastanawiałem się, ani nie szukałem sobie na internecie. Może tak powiem, większych youtuberach, którzy mają wcześniejszy dostęp do tej zawartości przed premierą. No i nóż, który też zmienia kolory. Widzę, za chwilę wam to pokażę, bo nawet mam go ustawionego w grze. Więc mamy wersję Tidal Knife, wersję białą, wersję czerwoną, która jest nawet ładna. Taka fioletowo... Co to będzie? Lawenda? Czy coś takiego? No i zielona. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o Battle Passa. Jest to naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o moją karierę, skończyłem na Diamencie 1. Ta gierka też się pojawi na kanale troszeczkę opóźniona, bo po publikacji tego filmu zajmę się publikacją tego, jak wróciłem do Diamentu. No i cała moja kolekcja wygląda następująco. Mieliśmy skiny Oni, które są naprawdę fajne. Mi się osobiście one podobają. No ale jak wiecie, no... Są gusta i guściki, jak to się mówi. Jeżeli chodzi o ten akt nowego agenta, jak i o całą zawartość, myślę, że taka mocna ósemka. Nie było żadnego takiego, kurde, wow. Ale może w przyszłości te battle passy będą o wiele lepsze. No nic, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Takie małe podsumowanie z mojej strony. Oczywiście nowy akt, nowe skiny, nowe możliwości. Postaram się to jak najszybciej dla was nagrać w wolnym czasie. Na pewno w majówkę pojawi się jakiś live, jakiś dzień. Bo będę miał bardzo dużo wolnego czasu, więc myślę, że pogramy w Valoranta, w CS-a. Dorzucę jakieś nowe, że tak powiem, serie na kanale. Na pewno wychodzi teraz CSGO 2 za niedługo, więc myślę, że też tego CS-a pogramy, bo będzie to coś nowego. Mam taką cichą nadzieję, że będzie to coś nowego. No i może tam też będziemy walczyć jak najwyższą rangę. W dniach świętości Cepstona miałem rangę chyba Orła. Najdalej teraz nie wiem, bo dawno już CS-a, że tak powiem, przestałem grać. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja wam życzę udanego dnia. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, ale zobaczymy w przyszłości, jak to się uda, że tak powiem, rozłożyć. W sensie nowe filmy. Mam nadzieję, że tego uda mi się więcej dla was nagrać. No i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć.